Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik. Dzisiaj troszkę nietypowo, no ale wedle zapowiedzi we wtorek miał się ukazać Witcher, także zaczynam nagrywanie serii Let's Play, także przed Wami nowa produkcja polskiej firmy, polski produkt Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i zaczniemy od wyboru sobie tutaj levelu, weźmiemy sobie Miecz i Opowieść, ponieważ ja dość dawno nie grałem w inne gry, tylko w Battlefielda, także zagramy po prostu w miarę na łatwym poziomie. Weźmiemy sobie też wyświetlanie samouczków włączone, będzie nam to przez pewien czas potrzebne. No i symulacja wyborów z Wiedźmina 2 zostawię sobie włączone, ponieważ dość ciekawi mnie, jak te moje decyzje miały wpływ na całokształt całej tej historii, a ponadto zrobiłem dość dużo pomyłek w Wiedźminie 2. Wydawało mi się, że te właśnie moje decyzje były bardzo rozsądne i bardzo dobre, a jednak pod koniec gry okazało się, że niestety wszystkie, które wybory dokonałem, okazały się o dupę rozbić. Także dobrze. Bierzemy to włączone i zaczynamy nową grę. Będzie miazga. Ten trailer już oglądałem, ale powiem Wam, za każdym razem, gdy go oglądam, to po prostu, no, miażdży system. Och, to musiało boleć, mimo że to jest nagrywane z PlayStation 4, to powiem jednak, że wygląda ono naprawdę wyśmienicie. Miejmy nadzieję, że na YouTubie po przerobieniu także będziecie mieli taką jakość, jaką ja tutaj oglądam. No nawet gdyby było to troszkę mniej, to i tak mam nadzieję, że będzie to wyglądało naprawdę dobrze. Także napiszcie mi w komentarzach, jak to wszystko wygląda. Troszkę miałem obawy, powiem szczerze, zanim kupiłem tą grę, no bo przed samym wyjściem okazało się, że jakieś tam problemy graficzne się pojawiły. Pojawiły się także problemy z płynnością, no ale jak na razie, powiem szczerze, że tych różnic, czy tego po prostu jakichś spadków graficznych nie widać. Także miejmy nadzieję, że będzie to cały czas tak samo. Także miejmy nadzieję, że ten cały Let's Play się Wam spodoba, że będziemy tą serię kontynuować, bo już kilka razy próbowałem robić Let's Play'e. No ale jednak większość moich widzów zainteresowana jest tylko Battlefieldem, no ale myślę, że tak wspaniała produkcja właśnie jak Wiedźmin też Was skłoni do tego, żeby to oglądać, żeby tą serię po prostu kontynuować. Wspaniałe, po prostu niesamowite przejścia, niesamowicie to wszystko graficznie wygląda, także jestem naprawdę, ja wiem, że się powtarzam, ale jestem naprawdę pod dużym, dużym wrażeniem. Między cinematikami, a właśnie takimi przerwnikami, takimi cutscene, jest to dość płynnie zrobione i naprawdę wygląda to dobrze. Detale są naprawdę imponujące w tej grze. Dobrze, także to mamy już za sobą i zaczyna się prawdopodobnie już gra.
Tak. O, pięknie. Moczymy się, jacuzzi. W sumie Geralt jest tu dość młody, to prawdopodobnie jest... Uuu. Chyba mu się nie spodoba, nie w tą dziurkę. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. No, mnie też by nie bawiło. No, magiczny seks zabawki. No, zawsze trzeba troszkę związek urozmaicić. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już po. No, mnie rozbawiło. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No, troszkę jest nasz bohater poorany. Jakby ktoś nie wiedział, Wiedźmini zajmują się właśnie walką z wszelkimi rodzajami stworów, no to które no, zagrażają ludzkości. Mamy okazję podziwiać piękne kształty Yennefer. Także przygotujmy się na troszkę golizny w tej produkcji, ponieważ w Wiedźminie dwójce ta golizna występowała dość często. No ale mówię, nawet w grze można popodziwiać piękne kobiece kształty także. Dobrze, to są piękne kobiece pośladki, a nie męskie, jak to było na przykład w Dragon Age, no ale każdy ma swoje gusta. O gustach się nie dyskutuje. Jedni lubią cygańską muzykę, drudzy jak im nogi śmierdzą, no ale ja wolę kobiece pośladki oglądać. Dobrze. Zobaczmy. Kontynuuj. Kończy ci się sok. Poszukamy, czy są tu jakieś znajdźki może na samym początku. Troszkę się rozejrzymy. Zamknięte, potrzebujesz klucza. Dobra, klucz mamy. Tam tutaj biega. Poniżej mamy iść, ale... Cholera, jednak ładna ta nasza... Rozglądnijmy się. No, powiem, że jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem i to naprawdę dużym, nie tylko graficznym, ale także pod względem wielkości tego świata. To było właśnie to, co brakowało właśnie Wiedźminowi dwójce do wspaniałej produkcji. Jednak ta otwartość świata, tam niby ten świat otwarty taki był, ale to i tak jednak podążaliśmy korytarzami. Myślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. Dokładnie, ja też bym chciał jeszcze chwilę poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. O. Bądźmy nierozsądni. Nie chcę być rozsądny. Więc to takie, takie buty, dokładnie. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. No to mamy umowę. Kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo. Stary brniesz. Uważam, przy każdej zawsze po grząskim gruncie. Dobrze, to idźmy na dół. Nie możemy w tym miejscu, okej. Także tak jak już mówiłem, właśnie tego otwartego świata nam bardzo, przynajmniej mi, brakowało. Także miejmy nadzieję, że tutaj wszystko to zostało zrobione tak, jak powinno być. No i po prostu człowiek się zagubi. Zagubi w questach, odkrywaniach, jaskinie, może zamki, lochy. To jest po prostu to, co uwielbiam. Zresztą każdy chyba wielki fan gry RPG po prostu lubi eksplorację, otwieranie skrzynek i po prostu wszystko, co można zdobyć, znaleźć. No, to wygląda imponująco.
Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Dokładnie, co za dużo, to i świnia nie zje. Lekkiego pióra, prawda, ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? Ale powiem wam, że raz jeszcze, że naprawdę grafika tutaj jest imponująca. Mimo, że jest to PlayStation 4, oczywiście wiadomo, że to nie jest Nvidia dla włosów czy coś, ale powiem, że i tak naprawdę wygląda to imponująco. Ekspresje twarzy, mimika twarzy robi naprawdę wrażenie. Naprawdę cieszę się. Cieszę się, że poczekali ten rok, że nie wprowadzili jednak tej produkcji w pośpiechu, jak to ma w zwyczaju, także, czy mają w zwyczaju inne firmy, a tutaj jednak. Widzimy się na dole. Ten czas, który poświęcili właśnie na ulepszenie. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! No, młoda jest dobra. Ups. Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak? Oczywiście. Salto. I piruet. Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Jestem ciekaw, czy to jest jego córka, czy to. Chociaż to chyba jest niemożliwe, bo Wiedźmini są bezpłodni i nie posiadają, nie mogą posiadać potomstwa, no ale. Podobieństwo troszkę jest, może, nie wiem, jestem zmylony tymi siwymi włosami, ale. Ojej, no, ta książka była. Jestem ciekaw. No zresztą to wyjdzie w całej historii. Ale ty wiesz, że to żadne. Ale powiem wam, że naprawdę podoba mi się. Podoba mi się, jak jest zrobiony ten charakter. Trochę mi przypomina. Z tego, jak to się nazywało? Z The Last of Us. Albo z Beyond Two Souls. Też tak naprawdę dobrze było zrobione. Troszkę ją połajamy. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Oczywiście, że idziemy przez mury, bo jest samouczek. A jak już mówiłem, dość długo nie grałem w żadne gry. Inne także, samouczek mi się tutaj przyda. Chyba jak spadniesz. Może. To tylko mi nie spadnie. No wychodź. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroku. Nie wiem, damy młodej wygrać, niech się cieszy. Ciri, bez wygłupów. Dobra, gonisz młoda. Jestem ciekaw, czy są tu jakieś znajdźki. Jeżeli nie tutaj, czy są jakieś easter eggi w ogóle w tej grze. Myślę, że w sumie powinny być. Coś nie tak? Teraz nie możesz tego zrobić. Nie, jednak nie ma. Ale może później, w późniejszych gdzieś lokacjach lub. Może my natrafimy na jakiegoś easter egga lub na jakąś fajną znajdźkę. Miejmy nadzieję, że też będą. Pierwsza! I tak masz raka, to umrzesz, co się cieszysz. A tutaj.
Dajesz młoda. Będę się tłumaczyć. Już na ciebie oszczy nóż. Ale ten pocharatany. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujkowa Samirze. Młoda krew rwie się. Czyli jest jakaś koligacja pomiędzy nimi, chyba że tak tylko mówi wujku. Równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Co mi się też podoba, że jednak fajnie jest, że jest opcja języka polskiego, bo ten nasz staropolski język jest po prostu przepiękny. I nie wiem, czy angielski by tak to wszystko oddał. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Zresztą nawet i nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej przekleństwa, okazji, czy wtedy, kiedy da najlepszy psi synu, kurwi synu, tak mówił. No, katrupienie psu bratów, to po prostu no jest przepiękne. Zresztą podoba mi się, że też jest język wulgarny w tej grze, ponieważ jakby nie było, ludzie używają takiego języka, jest to język codzienny i bardzo dobrze, że takie coś w tej grze wprowadzili. Zresztą Sapkowski też w swoich książkach takiego języka używał. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Nie, no zaczniemy od podstaw, panie. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. Dokładnie. A jej daleko, mi daleko jest, nawet nowicjusza. Do poziomu nowicjusza, także samouczek naprawdę będzie tutaj potrzebny. Wyciągnij miecz, Geralt. Dobra. R3. Raz, dwa, trzy. Jest. Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się. Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Uniki. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Rozparowanie z Ciri. Patrz, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Ćwicz na sucho. Dobra. Cios, odpowiedź. Jestem ciekaw, czy tutaj wprowadzili ten system, że to będzie tak, że do potworów, czy tylko będzie do broni białej. L1. Zacznijmy od Quen. Gdzie to? Tu jeszcze mi podświetla. Quen nazywa się czasami wiedźmińską. Zaraz zobaczysz czemu. Nie mogę go zaatakować. Rzuć igni, Geralt, aż polecą iskry. Aha. Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Teraz się zajmiesz. Art, Geralt! No dalej! Art. Ej. Patrz, Ciri. Art każdego wyprosi żryj. Żryj, stal, ścierwo. A teraz... Kolejna akcja. Wsia krew nie cierpie tego. Kinetyczne uderzenie było. Akcja. Potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden. Pokaż jej, Geralt. Irden. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Nie nauczycie. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Irden. Także mówię, system walki, miejmy nadzieję, że został troszkę zmieniony, że to jest już
troszkę lepszy niż w dwójce, bo tam jednak pewne niedociągnięcia, a w szczególności na konsoli były. Dobra. Dobra, starczy. No to koniec. A gdzie? 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 Schowałem! Co za najduch. Młoda też szaleje z drewnianym mieczem. No, pokazałaś mu dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Nie wiem, jak długo jeszcze będę nagrywał. Postaram się cały gameplay trzymać w granicach 30 minut, ponieważ nie wiem, jak długo będzie mi renderowało, a chciałbym ten materiał, żeby on się ukazał dzisiaj. Ewentualnie prawdopodobnie może się ukaże wieczorem albo późną nocą. No, ale w każdym razie chcę to wrzucić dzisiaj, żeby później następne odcinki już wrzucać. No i mieć też pojęcie, jak długo będzie mi to wszystko renderowało, ponieważ nagrywam w 60 klatkach. No. Ja niestety książki nie czytałem i nie za bardzo wiem, o co chodzi, jedynie, że stracił pamięć. Ale co on ma tak naprawdę... powiązania z Dzikim Gonem, to niestety nie wiem. Miejmy nadzieję, że teraz się bardziej w tej części wszystkiego dowiem, czy wy dowiecie się wraz ze mną. Także na szczęście to był chyba tylko... zły sen, to nie był flashback, nie było żadne wspomnienie. W porządku? Miałem koszmar. W porządku, tylko koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Poopowiadajmy. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w Bali, a obok... w Bali. Dlatego mówię, no przepiękny polski język, stary. Zabawne co. Bali. Tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Jaka baba nie suszy głowy? To rzeczywiście, całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się Dziki Gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Pora się zbierać. Zaraz będzie jasno, pora jechać. A co to tam z tyłu? Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agresem. Stary. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptu? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Ciekawe, czy roga też używali.
Czego tam? Stary się zgorszył. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni do gościńca. Naprawdę, jestem pod wrażeniem języka wszystkiego, jak świetnie to ta cała gra, ten klimat oddaje. Dobra, pierwsi wrogowie, pierwsza walka, także nasz chrzest bojowy. Myślę, że zaczniemy tutaj od magii. Troszkę ich poczęstujemy magią. Zaznaczymy sobie dziadów. I... tarczę ochronną na siebie damy. I... ognia. A nie mam... ale pięknie przeskakuje pomiędzy. To mi się podoba. Że walka jednak jest... o, piękna, dynamiczna. Punkt adrenaliny. Zadawanie przeciwników ciosu generuje punkt adrenaliny. A, i wtedy będziemy mogli specjalny atak. No tak, gdzie przeszły wojska, tam trupują. Dużo nam nie zabrali, nie będziemy jedli. Podniesiemy wszystko tutaj, poszukamy wszystko, bo jednak te rzeczy będą nam potrzebne w późniejszym czasie do tworzenia różnych mikstur w alchemii, żeby później nasączać nimi swoje uzbrojenie lub pić jakieś odpowiednie wywary, które dadzą nam specjalne jakieś możliwości, żebyśmy byli mocniejsi, czy... także to pozbieramy sobie. O, jeszcze tutaj. Wszystko, żeby było. O, coś się błyszczy. Co to się błyszczy tutaj? Kryształowa czaszka. Ptasia czaszka z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że... a, to jest ten pewnie kruk. Mam resztę. Zobaczmy sobie ten plakat. Tutaj, bo to mnie też interesuje. W okolicznych lasach ukrywają się bandyci nazywający siebie żołnierzami Temerii. Zostali oni wyjęci spod prawa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa poddanych cesarza. Udzielenie im jakiejkolwiek pomocy albo schronienia będzie surowo karane w trybie doraźnym. W imieniu cesarza Nilfgaardu kapitan Peter Sar Gwynle. Dobrze. Dobra, wsiadamy na konia. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Także myślę, że na tym zakończymy mój materiał. Mam nadzieję, że on się podobał. Piszcie w komentarzach, jak wam się cały ten let's play podoba, jak się wam podoba pomysł na kontynuowanie tej serii. Także zapraszam oczywiście do polubień, jeśli materiał się podobał. No i do zobaczenia w następnym materiale.